Rozdział trzeci. Kręc zmierzał do gabinetu prezydenta z pewnym niepokojem. Nie chodziło nawet o to, że najprawdopodobniej komendant główny policji już tam był. Pułkownik wiedział, że prezydent również uważa skropka za idiotę. Podinspektor nic mu nie mógł zrobić. Kilometry wydeptane przed gabinetem naczelnika pomagały być może grubasowi zabijać czas przed zasłużoną emeryturą, ale nawet on musiał wiedzieć, że już dawno straciło to sens. Pułkownik Piotr Kręc, ciesząc się ogromnym zaufaniem prezydenta, nie musiał się martwić tysiącami biurokratów. Miał nad sobą wyłącznie najważniejszą osobę w państwie, którą w dodatku lubił i szanował. Sens istnienia jego agencji był oczywisty i dopóki wszystkie tryby pracowały jak trzeba, mógł być spokojny. Niepokój pułkownika mógł więc wywołać tylko sam prezydent i tak też było tym razem. Kręc był prawie pewien, że szef dowiedział się od kogoś o kurierze, który przywiózł do kraju teczkę. Jej zawartość wciąż jednak była tajemnicą, podobnie jak miejsce, w którym się obecnie znajdowała. Kurier gdzieś zniknął, co pułkownik uważał za bardzo niebezpieczny błąd swoich agentów, którzy o istnieniu tego człowieka wiedzieli już od kilku tygodni. Było niemal pewne, że dokumenty dostarczono senatorowi Piotrowi Kamińskiemu i że właśnie dlatego polityk został zabity. Kurier zniknął, morderca wciąż był nieznany, a teczka przepadła jak kamień w wodę. Kręc wolał nie myśleć, co by się stało, gdyby prezydent się teraz o tym wszystkim dowiedział. Zbliżył się do biurka sekretarki. Właściwie nie było sensu mówić niczego, prócz dzień dobry, znała go bowiem doskonale. W jakim jest humorze? Spytał tonem, jakim zwykle rozmawia się o pogodzie. Powinien pan przeżyć, odparła sekretarka. Agent ochrony mimo wcześniejszych kontroli nie zrezygnował z uważnego przyjrzenia się gościowi. Pułkownik Kręc czeka na spotkanie z panem, panie prezydencie, powiedziała sekretarka i wyłączyła interkom. Proszę wejść, pułkowniku, rzuciła w jego stronę. Dziękuję. Prezydent nie odwrócił się od okna, kiedy drzwi się otworzyły. Mimo to kręc nie zrezygnował z uprzejmego powitania. Dzień dobry, panie prezydencie. Serdecznie gratuluję dzisiejszych wyników sondażu. Sądarze popularności, odparł obojętnie prezydent. Mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie. Wystarczy, że ktoś palnie jakieś głupstwo lub popełni niewielki błąd. Odwrócił się, aby spojrzeć na agenta. Kręcowi jak zwykle nie drgnęła nawet powieka, ale czuł, że rozmowa nie będzie dziś przyjemna. Jak śledztwo? spytał wreszcie prezydent. Badamy wszelkie ślady, rozpoznajemy Piotr. Przerwał mu szef, kładąc ręce na biurku. Kręc poprawił nieznacznie krawat. Mamy dziennikarza. To dobrze. Co wie? Bada go nasza agentka. Musimy to jakoś uporządkować. Znowu wkurzyłeś grubasza. Prezydent zmienił nagle temat. Przepraszam. Nie przepraszaj za coś, czego nie żałujesz. Tyle razy prosiłem cię, byś pamiętał, że szczególnie w polityce głupotę można imputować każdemu, z wyjątkiem tych, których to dotyczy. Będę uważał. Mam dość rozmów z premierem o takich Duperelach. W tym kraju naprawdę jest kilka ważniejszych rzeczy do obgadania. Panie prezydencie, szczerze mówiąc, nie mamy zbyt wielu płaszczyzn dyskusji z policją. Ta sprawa dotyczy wyłącznie nas. Oni się na tym nie znają. W tym momencie wolał nie spotkać wzroku szefa. Nie jest aż tak źle, jak myślisz. Oni nie są kretynami. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do ciebie mają na głowie dziennikarzy. Wiem, odparł spokojnie agent. Prasa i opozycja ostro naciskają na nich, a oni rzeczywiście niewiele mają dla gazet. Chcę, żebyś powiedział Grubasowi o kilku sprawach, a on napcha tym pismaków. Akurat teraz ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to kłopoty. Sam mam niewiele, ale jeśli tak trzeba, trzeba. Potwierdził z naciskiem prezydent. już. dzisiaj mam jeszcze na głowie tych Koreańczyków. Jeśli tylko coś nowego wypłynie natychmiast, to panu przekażemy. Dobrze. Kręc nie dał się długo prosić, ale choć szedł do drzwi najkrócej jak to było możliwe, gdy sięgał po klamkę, dogonił go głos szefa. Piotr, tak, panie prezydencie, znajdźcie tych skurwieli za wszelką cenę. Znajdziemy, jeśli gdziekolwiek oddychają, będziemy ich mieli. Kręc zamknął za sobą drzwi gabinetu. Przeszedł obok stanowiska sekretarki, minął kolumny, drugie drzwi, i dopiero teraz odetchnął spokojnie. A więc jednak zostało jeszcze trochę czasu. Jechali dość szybko pustą prawie szosą i milczeli. Ultra patrzyła lekko przymrożonymi oczami na migające za oknem drzewa, podczas gdy Adam prowadził. Wolała taki układ, mogła bowiem dzięki temu lepiej kontrolować otoczenie. Kniewicz kierował spokojnie, nie wykazując żadnych oznak zdenerwowania. Cieszył się z rozmowy z rodzicami, która pozwoliła mu przez chwilę łudzić się, że wszystko wraca do normy. Już prawie dojeżdżamy. Zobacz na mapie powiedział po dłuższym milczeniu. Dziewczyna sięgnęła do kieszeni w drzwiach samochodu. Co to za miejscowość? Piaski. Dobrze. Pod koniec wioski będziesz miał skręt w lewo. Chyba widzę. To tutaj? Nie wiem, z mapy wynika, że do tych całych dombek musisz skręcić w lewo. W porządku. Jest drogowskaz. Adam głęboko odetchnął. Mimo woli spojrzał kątem oka na Ultrę. Była skupiona, uważnie obserwowała otoczenie i milczała. Wjechali w osiedle domków letniskowych. Mimo późnej pory widoczność była niezła. Latarnie oświetlające osiedle najwyraźniej paliły się tu całą noc. Wkrótce wjechali do lasu. Droga była przyzwoita, a znaki wyraźnie wskazywały, że właśnie tędy trzeba jechać, by po dwóch kilometrach dotrzeć do wsi Dąbki. Las stawał się coraz rzadszy, a pomiędzy drzewami zaczęły wyrastać pierwsze domy. Minęli tablice z nazwą wsi. Leciwa babina idąca z naprzeciwka przyglądała się uważnie ich samochodowi. Numery budynków były jeszcze stosunkowo niskie, więc choć uważnie jechali spokojnie. Wioska najwidoczniej całkowicie położona w lesie ciągnęła się przez pewien czas, aż wreszcie rząd chałup się skończył i można było dostrzec pierwsze domki letniskowe. Znów pojawiły się latarnie. Trzeba kogoś zapytać, mruknął Adam. O tej porze? Tam idzie jakaś para. Kniewicz wskazał na pobocze. Zatrzymaj przy nich. Dziewczyna miała dwadzieścia, może dwadzieścia dwa lata. Długa blond grzywka zasłaniała jej część twarzy, ale łatwo było wyłowić delikatny, rezolutny uśmieszek. Chłopak, bez wątpienia wstawiony, wyglądał na trochę młodszego. Oboje wyraźnie rozbawieni. Najprawdopodobniej wracali z jakiejś dyskoteki. Przepraszam bardzo? Ultra odpowiedziała uśmiechem na uśmiech. Gdzie możemy znaleźć dom numer 28? Na twarzy dziewczyny pojawiło się uwodzicielskie zainteresowanie, kiedy dostrzegła Adama. Na końcu polną drogą, ale późno przyjechaliście, już po balandze. Wdmuchnęła do samochodu takiej ilości oparów alkoholu, że Ultra postanowiła się szybko pożegnać. Balangowaliśmy cały dzień, rzuciła z udawanym uśmiechem. I pokazała Kniewiczowi kierunek. Pięćset metrów dalej, na małej polance otoczonej gęstym lasem, pojawił się na pierwszy rzut oka stary dom. Najpewniej no jednak było to tylko nocne złudzenie. Piętrowa, stylowa chałupa prezentowała się nieźle. Nie była tak dobrze widoczna jak reszta budynków. Latarni bowiem już tu nie było, ale resztki światła pozwoliły jej się przyjrzeć. Zatrzyma jeszcze na chwilę. Rzuciła ultra, widząc kolejnego barangowicza idącego drogą. Przepraszam, szukam numeru 28. Powiedziała wolno do wyraźnie wyczerpanego zabawą łysawego mężczyzny. Jej zdaniem miał najwyżej trzydzieści lat i tylko brak włosów go postarzał. To ten, mężczyzna wskazał niezdarnie stary budynek. Ale tam już wszyscy poszli spać. Tam ktoś jest? Ultra rozpięła szybko kurtkę. Jest pan pewien? Przyjechali już. Spojrzał niezdarnie na zegarek. Chyba pół godziny temu dokończył z trudem składając słowa. Rozumiem, państwo. Przewróciłem się jakiś czas temu. Trochę tu wypocząłem i teraz ruszam dalej. A oni prawie od razu zgasili światło. Niezabawowe towarzycho. Agentka błyskawicznie odwróciła się do adama. Schyl głowę, rozkazała. Na twarzy pijanego mężczyzny pojawił się niepokój. Niech pan ucieka do lasu i ukryje się między drzewami, krzyknęła do niego ultra i wyciągnęła broń. Ale dlaczego? Przetarł leniwie oczy. Niech pan ucieka, krzyknęła raz jeszcze błagalnie, ale mężczyzna nie zdążył już zrobić żadnego ruchu. Świst strzału bowiem zaskoczył go tak bardzo, że upadł trafiony, nie wydając najmniejszego dźwięku. Ultra schyliła nisko głowę i odbezpieczyła pistolet. Od strony domu? Rzucił cicho skulony Adam. Tak. Skąd oni się tu wzięli? A skąd ja kurwa mam wiedzieć? Ilu ich jest? Nie wiem. Chcesz na głos sprawdzić listę obecności? Spróbuję szybko zawrócić. Kniewicz znów poczuł potworny ucisk w klatce piersiowej, a ręce mimowolnie zaczęły mu drżeć. Znał to uczucie. Wczorajszy zły sen powrócił i stanął przed nim w pełnej okazałości. Za późno. Na pewno już ktoś jest za nami. Dlaczego przestali strzelać? Adam ze zdziwieniem zauważył, że szybko się uspokaja i nie czuje już tak wielkiego strachu, jaki towarzyszył mu do tej pory, gdy wybuchło jego mieszkanie czy podczas pobytu w domku rodziców. Czekają, aż coś zrobimy. Nie wychylaj się. Wyjęła ze schowka drugi pistolet i wręczyła go skulonemu pod kierownicą dziennikarzowi. Sig P239 jest naładowany, powiedziała wolno. Teraz możesz się wykazać. Kniewicz spróbował nie myśleć o tym, że to właściwie on wpakował ich w takie kłopoty. Był zły na siebie i być może dlatego właśnie nie czuł aż tak paraliżującego strachu. Jak myślisz, pobiegną do nas? Jeśli są kretynami, to tak, ale nie podejrzewam ich o to. Ostrożnie wychyliła głowę, usiłując zobaczyć, co się dzieje za przednią szybą, po czym wyjrzała przez boczne okno. Te szyby są kuleodporne? Spytał szybko Adam. Tak. Wysiadam pierwsza, ty na razie nic nie rób. Boże, myślałem, że to zwykła sportowa mazda. No, nie taka zwykła. A teraz skup się. Po co wysiadasz? Przecież to jest kula odporne. Przymknij się wreszcie do kurwy nędzy i słuchaj. Ultra ponownie się schyliła. Za chwilę wolno ruszysz do tyłu. Dasz radę? Tak. Najprawdopodobniej wtedy zaczną strzelać. Kiedy oni będą skupieni na samochodzie, ja wyskoczę i spróbuję dotrzeć do rowu, trzy metry stąd. Z tego, co przed chwilą widziałam, jest dość głęboki. Jeśli mi się uda, rzucisz mi przez drzwi tę torbę, wskazała nieduży plecak leżący na tylnym siedzeniu. Uważaj, jest ciężki. Włóż w to trochę wysiłku, tylko się nie wychylaj. Potem skaczesz i jak najszybciej do rowu kapujesz. Adam kiwnął głową. Zaczynaj. Silnik wciąż pracował. Wystarczało zatem tylko nacisnąć sprzęgło i wrzucić wsteczny bieg. Po chwili samochód zaczął wolno jechać. Pierwsza krótka seria z karabinu zniszczyła przednią szybę, ale nie przebiła jej. Ultra otworzyła drzwi i błyskawicznie skoczyła, wykonując przewrót w kierunku tyłu wozu. Kilka ruchów i była już w rowie. Przylgnęła do ziemi. Strzelec nie zdążył nawet zareagować. Adam zatrzymał wóz. Mocniej ścisnął pistolet. Wolno sięgnął po plecak. Znów cisza. Chwilę później kolejna seria dopadła przed nią szybę, lecz tym razem kilka kul przebiło ją i zatrzymało się na tylnej bądź na zagłówkach. widzisz, jeszcze bardziej skulił się pod kierownicą. Wydawało mu się, że nie sposób wyskoczyć teraz z samochodu. Z drugiej strony ostatnie wydarzenia przekonały go, że w środku nie ma najmniejszych szans. Wyłączył silnik i wrzucił jedynkę, aby łatwiej mu było przejść pod linią strzałów do drzwi pasażera. Mocniej nabrał powietrza. Raptownie uchylił je szeroko i rzucił plecak. Tym razem na strzały odpowiedziała szybko ultra, co na moment uspokoiło przeciwnika. Adam usłyszał, że dziewczyna zmienia magazynek. Przez uchylone drzwi widział dokładnie, jak pistolet agentki powoli wysuwa się z rowu. Oparł prawą nogę o szynę fotela pasażera i odbiwszy się, wyskoczył z wozu. Lewą nogą natrafił na piasek i stracił na nim zupełnie równowagę. Ultra zaczęła opróżniać kolejny magazynek, gdy padł na ziemię. Szybko się podniósł, ale przeszywający ból w okolicach biodra zaskoczył go tak bardzo, że na chwilę znieruchomiał. Padnij, wrzasnęła, nie przestając strzelać. Przygnął do ziemi i szybko doczołgał się do rowu. Ciężko wturlał się do zagłębienia. Nastała cisza. Kniewicz rozpiął kurtkę. Jasna koszula zaczęła gwałtownie ciemnieć nieco poniżej pasa po lewej stronie. Dotknął tego miejsca i pokazał bezradnie Ultrze krew na swojej dłoni. Nie, ultra patrzyła mu prosto w oczy. Już po nas. Powiedział spokojnie Kniewicz i osunął się na sam rowu. Weź się w garść. Jeszcze żyjemy. Rzuciła. Może to nie groźna rana. To nie był strzał z budynku. Wiem, ale chyba nie jest ich zbyt wielu. Trzech, może czterech. Adam mocno uciskając biodro dźwignął się na nogi. Oparł ciężko głowę o ścianę rowu, by po chwili z niemałym wysiłkiem zbliżyć się do ultry. Gdzie oni są? Jeden na piętrze w willi, na razie niegroźny. Ale ma kałacha. Najgorzej jest z tym, który cię postrzelił. Wali z pistoletu, ale siedzi gdzieś tam między drzewami. Pozostali albo nie mają broni, albo coś kombinują. Chyba jednak coś kombinują, jęknął z przekąsem Kniewicz. Też tak myślę. Trzymaj mocno spluwę, uważnie się rozglądaj i spróbuj trochę postrzelać, kiedy pójdę po tego wśród drzew. Mam cię osłaniać? Nie dasz rady, ale przynajmniej strzelaj w stronę domu. O Boże! Modlitwy później zaczynaj. Nie, jeszcze nie, dopiero teraz znajomy, nieprzyjemny chłód dało sobie znać. Strach powoli opanowywał umysł dziennikarza. Słuchaj, oni mnie trafili. Wiem. Ultra starała się, aby jej twarz była w tym przynajmniej momencie jak najbardziej pogodna. Bardzo cię boli, mówiąc szczerze, trochę tak. Jeśli mówiąc szczerze trochę tak, to nie jest źle. Gdybyś dostał w nerkę, zwijałbyś się z bólu jak dżdżownica na deszczu. Chcesz znać prawdę? Nie, kurwa, chciałbym posłuchać o ostatnim odcinku na dobre i na złe. Myślę, że kula nie uszkodziła żadnego ważniejszego narządu. Jeśli szybko się stąd wydostaniemy i nie stracisz zbyt dużo krwi, to za kilka dni będziesz w stanie robić salta, więc zaufaj mi jeszcze przez chwilę. W porządku? Adam zdobył się na uśmiech. Jeszcze raz spojrzał na rany. Plama krwi wolno się powiększała. Ultra bez słowa wyjęła z plecaka gazę i pokazała mu, jak należy przycisnąć ją do rany. Adam, posłuchaj. Idę teraz po nich. Zostajesz tu sam. Strzelaj do wszystkiego, co się do ciebie zbliży. Tylko nie do mnie. Gotowy? Kniewicz odbezpieczył pistolet. Zauważył, że ręce drżą mu coraz bardziej. Gotowy. Magier spodziewał się, że dziennikarz może z kimś przyjechać. Szef mówił, że to niewykluczone. Przewidział nawet to, że może wykombinować giwerę. Ale mimo wszystko coś było nie tak. Po pierwsze... Dlaczego zabrał swoją kobietę gdzieś, gdzie mogło być niebezpiecznie? Albo głupi, albo tchórz. Zasłaniać się babą. Magier aż się skrzywił z obrzydzenia. Chociaż ta kobitka niczego sobie z samochodu skakała nikulawo. Szybka. Nawet klapcyngier nie trafił jej z góry. Może jaka wysportowana albo farciara. Ale pismak dostał. Magier był tego pewien. Klapcyngier nie ruszył facia, ale on go trafił. Gdzie oberwał, nie był pewien ale dostał na pewno. Spojrzał raz jeszcze na drogę. Ten durny wsiog leżał martwy kilka metrów przed samochodem. Klapcyngier go zdjął i bardzo dobrze. Mógł jeszcze co wygadać i może by uciekli. Chociaż nie, przecież chudy zamykał odwrót. Z drugiej strony Magier dziwił się, że pismak nie próbuje uciekać. Szkoda, dopadliby go z chudymi i wpakowali w niego całe magazynki. Magier aż się uśmiechnął do siebie na tę miłą myśl. Szef kazał zlikwidować napewniaka nie ma wyjścia. Pędzili tu na łeb na szyję zbyt goszczy, ale zdążyli. Kiedy trafił dziennikarza, chciał wyjść, ale teraz postanowił, że jeszcze trochę poczeka. Tamten ma broń. Nigdy nic nie wiadomo. Kłopot w tym, że ta jego kobitka znowu gdzieś wyskoczyła. Nie szkodzi. Babę zawsze złapią, gdyby próbowała prysnąć. Chudy ją dopadnie, albo klapcyngier zdejmie z góry kałachem na polanie. Wszystko jedno. A jednak szybka, dziwka cholera. Albo farciara. Zgnata waliła niekulawo. W sumie nie dziwił się, że uciekła. Każda baba by uciekła, a na dziennikarza się poczeka. Jak się wykrwawi, to łeb wystawi. Postanowił, że jeszcze posiedzi w tych krzakach, choć mech, na którym przyklęknął, był lekko wilgotny i czuł, że spodnie na prawym kolanie już mu przemokły. Wiatr wiał na tyle mocno, że co pewien czas drobne gałęzie spadały z drzew. Sprawiało to wrażenie, że jakieś małe zwierzę przebiega szybko, zawadzając o gałązki młodych roślin. Klapcyngier znowu puścił serię do samochodu. Po jakiego kurwa marnuje naboje? Przecież on już dawno jest w tym dole. Dawno tu takich lejów po pociskach jeszcze z czasów wojny. Zarośnięte, ale są. Znów seria, tym razem z drugiej strony. Chudy, pewnie zdjął tę małą. Cicho siedziała teraz musi kobitka być już sztywna. Dobrze i tak, co się pcha, gdzie nie jej miejsce. Magier nie bał się, że mogą przyjechać gliny. Do wsi daleko. Droga przez las, wiatr silny. Nikt nie usłyszy. A nawet gdyby kto usłyszał, pewnie pomyśli, że to jakaś zabawa. Nie, psy nie przyjadą. Szef ma układy u glin. Na pewno jest bezpiecznie. Podniósł swojego gloka, bo wydawało mu się, że pismak się wychylił. Żałował, że nie ma karabinu jak klepcyngier i chudy. Trudno, dwa tylko były. Klamka na takie gówno jak ten śmierdziel tam w rowie wystarczy. Strzelił dwa razy. Chyba nic z tego. Pismak nadal siedzi i dycha. Skończył mu się magazynek. Sięgnął do kieszeni i wyjął drugi. Kiedy usiłował włożyć go do pistoletu, poczuł błyskawiczne szarpnięcie z tyłu. Jakaś dłoń chwyciła go za twarz. Niezbyt silnie, ale jakoś tak, że nie mógł się wyrwać. Ułamek sekundy później długie, chłodne, ostrze noża wniknęło pod lewą łopatkę i z chirurgiczną precyzją dotarło do serca. Wściekłość i przerażenie to ostatnie, co poczuł magier. Ultra powoli cicho opuściła martwego już zabójcę na ziemię. Zaatakowała go szybko. Był niski, ale krępy i z pewnością silniejszy od niej, więc wolała załatwić to błyskawicznie. Magazynek, którego nie zdążył włożyć do pistoletu, upadł na mech, nie wydając żadnego dźwięku. Wiedziała, że drugi strzelec jest kilkadziesiąt metrów dalej, w stronę wsi, i że ma karabin. Trzeci siedzi w domu na piętrze i nie jest dla dama groźny. Z tamtego miejsca z pewnością nie widać rowu, w którym dziennikarz wciąż na szczęście tkwił. Agentka dotknęła jeszcze szyi leżącego na ziemi, aby się upewnić, że nie żyje, i niemal bezszelestnie ruszyła w stronę drugiego strzelca. Adam zdziwił się, że seria, którą usłyszał od lasu, nie była w ogóle skierowana w jego stronę. Zaczął się niepokoić, że ultra może mieć poważne kłopoty. Bał się jednak wychylić z rowu, choć cały czas nasłuchiwał i obserwował wszystko, co znajdowało się w zasięgu wzroku. Zziął i mimo woli trząsł się, co było wyjątkowo nieprzyjemne. Nastała cisza, a on nie wiedział, jak ją interpretować. Facet z góry po oddaniu ostatniej serii do samochodu zamilkł i najprawdopodobniej czekał na okazję. Kniewicz nie miał pojęcia, jaka jest taktyka takich płatnych morderców. Dziwił się, dlaczego nie ruszą w jego stronę jak na filmach i zwyczajnie go nie załatwią. Spojrzał na drogę. Samochód wyglądał, jakby go przejechał pociąg. Szyby, mimo że kuloodporne, odporne, przepuściły część pocisków, co również zdziwiła Adama, jednak nie miał teraz czasu zastanawiać się nad tym. W chwilach takiego napięcia zwykle ma się wrażenie, że czas płynie błyskawicznie, a tymczasem jemu każda sekunda wydawała się rozciągnięta, jak w psychodelicznym obrazie, stworzonym w umyśle kogoś, kto bardzo potrzebuje odpoczynku. Rzucił okiem na plecach, z którego kilka chwil wcześniej ultra wyjmowała różne dziwne przedmioty i upychała je w niezliczonych kieszeniach spodni i bluzy. Z niemałym wysiłkiem przyciągnął go do siebie. Niestety, nie znalazł niczego, co choć przypominało by opatrunek. Wyjął w końcu białą, złożoną kilka razy szmatkę, która sprawiała wrażenie czystej i rozdarł na dwie części poluzował pasek spodni, który przyciskał gazy u wlotu kuli i przyłożył szmatkę do rany wylotowej, a całość ścisnął ponownie paskiem. Ból, który poczuł nawet w piętach, spowodował, że aby nie krzyknąć, musiał ścisnąć zębami skórzany tobołek. Nagle przypomniał sobie, że jego uwagę zbytnio przyciąga rana, a przecież wciąż grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Oderwał wzrok od plecaka Ultry i ponownie zaczął uważnie, choć nieco chaotycznie rozglądać się dookoła, cały czas pilnując, aby nie wychylać zbytnio głowy z rowu. Po raz pierwszy, odkąd tu przyjechali, spojrzał na zegarek. Nic mu to nie pomogło, a tylko znowu przypomniało, że Ultra od bardzo dawna nie daje znaku życia. Chudy wiedział już, że samochodem nie uciekną, zaczął więc powoli przesuwać się między drzewami ku zagłębieniu, w którym wciąż powinien tkwić dziennikarz. Nie ulegało wątpliwości, że nawet jeśli ma broń, w starciu z nim nie ma najmniejszych szans. Niepokoiła go wyłącznie dziewczyna. Szybko zorientował się, że nie znalazła się tu przypadkowo i najprawdopodobniej jest zawodowcem. Był to jedyny powód, dla którego posuwał się tak wolno. Karabin trzymał w pogotowiu, gotów w każdej chwili odeprzeć atak i wsłuchiwał się uważnie we wszystkie dźwięki dochodzące z lasu. Niestety było ich bardzo wiele, a wiatr z pewnością nie ułatwiał mu zadania. Wszystko spieprzyło się przez tego łysola, pomyślał przeklinając po cichu. Gdyby nie gadał z nimi, poczekałoby się spokojnie, aż wysiądą z samochodu i byłoby po sprawie. Znów usłyszał kilka odgłosów lasu. Cholerny wiatr, pomyślał. Jeszcze tylko brakuje, żeby deszcz zaczął padać. Ultra miała chudego na muszce przynajmniej od pół minuty. Znalazła go łatwo. Nie zmienił zbytnio położenia, odkąd strzelał do niej, kiedy przebiegała przez drogę. Strzały były spóźnione i nie zagrażały agentce, gdyż szybko zniknęła między drzewami po tej samej stronie lasu, po której znajdował się strzelec. Byli zbyt daleko od siebie, aby mógł ją widzieć w mroku. Teraz, stojąc może dwadzieścia metrów za nim, celowała w prawą dłoń. Było to szczególnie trudne, gdyż idący wolno cel wciąż zasłaniał dłoń plecami. Lewa, tylko podtrzymująca karabin, była dużo mniej istotna. Nie chciała go zabijać, potrzebowała informacji o pozostałych przeciwnikach, choć była prawie pewna, że zostali już tylko on i strzelec z leśniczówki. Zrobiła ostrożnie kilka kroków do przodu. Mech, który był w tych okolicach obecny, pozwalał niemal bezszelestnie poruszać się po lesie, za co ultra gorliwie dziękowała w myślach Bogu. Ku jej przerażeniu strzelec zaczął się powoli odwracać. Nie miała wyjścia. Błyskawicznie wymierzyła w głowę wychodząc za drzewa. Nie było już sensu się ukrywać, bo najprawdopodobniej odkrył jej obecność, a utrudniałoby to tylko precyzyjny strzał. Na ułamek sekundy ich oczy się spotkały. Nawet to jednak wystarczyło chudemu, aby zorientować się, że nie ma szans. Ultra spokojnie nacisnęła spust. Tłumik zdusił huk, także dało się usłyszeć tylko coś w rodzaju stęknięcia. Karabin wypadł z rąk chudego. Na jego twarz zaczęła coraz gęstszym strumieniem wypływać krew z rany na czole. Wciąż stał, ale Ultra opuściła już broń. Była pewna, że bandyta nie żyje. Cholera! Uderzyła ze złością dłonią w drzewo. Chwila stała w miejscu, po czym podeszła do chudego. Ostatnie drgawki... Zdradzały koniec agonii. Podniosła z ziemi kałasznikowa i ruszyła po Adama. Przebiegnięcie przez drogę nie było niebezpieczne, jeśli przyjąć, że pozostał już tylko strzelec w domu. Ultra znajdowała się za zakrętem, a piętro nie było zbyt wysokie. Problem tylko w tym, czy przypadkiem nie poluje na nich ktoś jeszcze, kto do tej pory nie dał o sobie znać. Na razie nic na to nie wskazywało, a Ultra bez przeszkód dotarła do rowu, w którym ukryty był Kniewicz. Dochodzące z rowu hałasy, które słychać było przynajmniej w promieniu dwudziestu metrów, zirytowały agentkę. Choć z drugiej strony uspokoiły. Najwidoczniej rana okazała się niegroźna. Ultra, to ty? Bezradność adama rozbawiła dziewczynę. Ja, nie strzelaj. Jej głowa ukazała się nad rowem. Zbieraj się, przejdziemy się do tej budy. Żartujesz? Nie żartuję. Możesz iść, a tam ci chwilowo nie groźni, przynajmniej do godziny duchów. Jezu, zabiłaś tych facetów? A co, szkoda ci ich? Kniewicz nie odpowiedział. Wolno wygramolił się z dołu. No i jak? spytała cicho Ultra. Trochę boli, ale dam radę. Posłuchaj, idź blisko mnie, wolno i jak najciszej. Broń Boże, nie zbliżaj się do skraju lasu, bo cię ten gnój z góry zauważy. Nie chce się reklamować, zanim to nie będzie konieczne. Musimy go zajść od dupy strony. Tamtędy. Łapiesz? Ładny karabin. Agentka wyszła z założenia, że ironia jest teraz nie na miejscu, więc ruszyła bez słowa w kierunku, który wskazała, uważnie się rozglądając. Po kilku minutach bez przeszkód dotarli do budynku. Przylgnęli do bocznej ściany, nasłuchując odgłosów z wnętrza. Ten facet może już być gdzie indziej szepnęła dziewczyna. Wyszedł z domu? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Po chwili strzelec być może zaniepokojony ciszą puścił kolejną serię w kierunku drogi. Kretyn! mruknęła ultra. Wchodzimy? spytał najciszej jak mógł Adam. Wchodzimy. Strzały z okna wskazywały, że trzeci bandyta wciąż tkwi na piętrze. Ultra dała znak Adamowi, aby poczekał moment pod ścianą, a sama zaczęła szybko przemieszczać się w kierunku drzwi. Kniewicz nie mógł się nadziwić, jak można tak cicho się poruszać. Kilka sekund później, na znak agentki, sam najciszej jak potrafił dołączył do dziewczyny. Zostań tu! Szepnęła mu do ucha, tak, że ledwie się zorientował o co chodzi. Nęcący zapach jej perfum zdziwił go. Cała ta sytuacja nie pasowała do gustownego zapachu, którego nie potrafił skojarzyć z żadną znaną mu firmą. Strzelec zachowywał się dość głośno, więc nie trudno było się zorientować, z którego miejsca obserwuje wydarzenia za oknem. Najprawdopodobniej nie zdawał sobie w ogóle sprawy z tego, że grozi mu niebezpieczeństwo. Klął co chwila, przestawiał krzesło, bawił się jakąś puszką, co uspokoiło Ultrę. Nikłe, mrugające światło oznaczało, że zapalił świeczkę. Przeszkodą okazało się zupełnie co innego: stare schody, dobrze widoczne przez otwarte drzwi. Z pewnością zaczęłyby skrzypieć pod jakimkolwiek ciężarem. Ultra wolno zbliżyła się do pierwszego stopnia. Nie były zbyt długie i na szczęście nigdzie nie zakręcały. Na końcu nie widać było nikogo, co trochę ułatwiało dziewczynie sprawy. Wskazywało bowiem na to, że strzelec jest w głębi. Pozwoliło jej to lepiej przygotować się do ataku, który w tym wypadku mógł się powieść wyłącznie z zaskoczenia. Mocniej chwyciła pistolet i oparła delikatnie dłoń na poręczy. Czekała. Przeczucie jej nie zawiodło. Usłyszała odgłos stawianej na podłodze broni. Oparł ją o ścianę przy oknie, pomyślała. Tak czy owak, musi być teraz gdzieś pod ścianą. Wstrzymała oddech, szybko obliczyła, ile skoków na schodach ma do wykonania i odbiwszy się mocno wylądowała od razu na czwartym stopniu. Trzy błyskawiczne ruchy i była na górze. Dostrzegła go natychmiast. Zdążył się odwrócić, ale był tak zaskoczony, że na chwilę znieruchomiał. Ultra szybko wycelowała. Mimo to bandyta rzucił się w kierunku broni nierozważnie zostawionej pod oknem. Na glebę! wrzasnęła agentka, ale odwrócony tyłem mężczyzna nie zareagował i zdążył chwycić karabin. Ultra strzeliła dwa razy. Klapcyngier upadł twarzą do podłogi niemal w tej samej chwili, choć nie wypuścił broni. Agentka w jednej sekundzie była przy nim. Kolanem przygniotła brutalnie jego plecy na wysokości łopatek, natomiast grubą podeszwą buta mocno kopnęła leżącą na podłodze, ale wciąż trzymającą kałasznikowa dłoń. Potworny okrzyk bólu przeraziła dama, który był już na górze gotowy pomóc w razie problemów. Widząc, co się dzieje, podszedł możliwie najszybciej do walczących. Od kilku minut miał zawroty głowy, a do migających przed oczami ciemnych plamek zdążył się już przyzwyczaić. Gaza tamująca krew zaczynała powoli przesiąkać. Opadł kolanami na plecy klapcyngiera. Ultra wyjęła z kieszeni kurtki coś na kształt kajdanek. Od zwykłych różniły się niewielkim pokrętłem stanowiącym najpewniej dźwignię do zacisku. Zatrzasnęła je na prawym nadgarstku klapcyngiera. Pomoc Adama na niewiele się zdała, ponieważ opadł już niemal zupełnie z sił, ale za to bandyta nie stawiał specjalnie oporu. Agentka przyłożyła mu pistolet do skroni i kazała się odwrócić na wznak. Klapcyngier wciąż jęczał z bólu, ale z niemałym trudem wykonał polecenie, zadowolony, że może zobaczyć twarz napastnika. Kim ty kurwa jesteś? Wyjęczał, krzywiąc się z bólu. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Miss Polonia, co ci bardziej pasuje? Warknęła ultra, zaciskając nieco dźwignie przy kajdankach. Ilu was tutaj jest? Pierdol się, już jesteś martwa. Tam na dole jest dwóch zawodowców, którzy nigdy nie dadzą ci stąd wyjść. Rzucił przez zęby klapcyngier. Tamtych dwóch nie żyje, tempaku. Ja cię pytam o resztę. Opanowanie ultry znów przeraziło Kniewicza. Z niewiadomych względów klapcyngier natychmiast uwierzył dziewczynie. Jego oczy rozszerzyły się, zdradzając przerażenie. Ultra mocniej przekręciła dźwignię. Bandyta zawył z bólu. Posłuchaj, powiedziała lodowato. Najpierw połamie ci nadgarstki, potem kolana, a później zacznę łamać każdy palec z osobna i tak dalej. Wiesz ile człowiek ma kości? Nie. Klapcyngier rzucił krótkie spojrzenie na Adama. Powiedz jej, jesteś dziennikarzem, ona chce mnie zabić, a funkcjonariuszowi państwowemu nie wolno robić takich rzeczy. Lekarza! Agentka znów obróciła dźwignię. Krzyk mężczyzny przypominał coraz bardziej wycie błagającego o litość. Adam poczuł mdłości. Było nas tylko trzech, przysięgam! Zacharczał Klapcyngier. Ultra zwolniła nieco zacisk. Kto was wynajął? Chcę adwokata, nie możesz mnie zabić. Mylisz się? Odpowiedziała spokojnie. Wiesz co to są uprawnienia A1? Mogę zlikwidować każdego, kto stanie mi na drodze. Kto was tu przysłał? Lekarza, mów! Nic nie wiem! wrzasnął przeraźliwie bandyta, bezskutecznie usiłując się wyrwać. Ultra chwyciła błyskawicznie palec wskazujący mężczyzny i jednym ruchem złamała go. Gardłowy krzyk klapcyngiera przeplatał się z łkaniem, przypominającym skowyt dobijanego zwierzęcia. Adam odczołgał się metr dalej i zwymiotował. Szef! pracuje dla jakiegoś pierdolonego ważniaka! przerwał na chwilę, aby zaczerpnąć powietrza. Ma układy i to wysoko. Zadzwonił dwie godziny temu. Duszę się, pomóż mi, tylko robię. Wezwiesz lekarza? Błagam! Jego mowa zamieniła się w przeciągły charkot. Wezwę. Nazwisko szefa. Ultra zbliżyła się do twarzy leżącego, ale dojrzała tylko nieznaczne przeczenie głową. Klapcyngier znieruchomiał. Agentka dotknęła palcami jego szyi w miejscu, gdzie przechodzi tętnica, i zwiesiła głowę. Uwolniła jego rękę, schowała kajdanki do kieszeni i wstała. Kniewicz z trudem usiłował podnieść się z kolan. Dziewczyna szybko podeszła do niego i pomogła mu się dźwignąć. — Oprzyj rękę na moim ramieniu. — Idziemy stąd. — szepnęła. — Pewnie jest tu gdzieś jakiś samochód. Czymś musieli przyjechać. Zejście ze schodów zajęło im sporo czasu. Na dole ultra posadziła Adama na krześle i wcisnęła mu do ręki pistolet, który upadł przed chwilą na podłogę. — Na wszelki wypadek — powiedziała, szukając czegoś wzrokiem. Zniknęła za drzwiami. Dokąd idziesz? Kniewicz próbował spytać trochę głośniej i wyraźniej, niż mu wyszło, ale dziewczyna chyba już tego nie usłyszała. Wróciła po kilku minutach. Samochód zupełnie zniszczony, sprzęt też. Wiem tylko, że ktoś próbował się z nami połączyć i to bardzo niedawno. Nie możesz do nich jakoś zadzwonić? Potem Teraz muszę cię gdzieś zawieźć. Nie wytrzymasz do Warszawy, ale mam pewien pomysł. W garażu jest samochód, byłam tam teraz. Musi nam na razie wystarczyć. Poczekaj tu jeszcze chwilę. Garaż był otwarty, podobnie jak stojący tam czarny sportowy Ford. W stacyjce nie było kluczyków. Ultra otworzyła maskę i zwarła kable. Silnik zapalił. Wskoczyła za kierownicę i podjechała pod wejście do willi. Szybko wysiadła, aby pomóc Kniewiczowi. Adam wczołgał się do Forda i ciężko opadł na fotel. Agentka zamknęła za nim drzwi. Usiadła za kierownicą i szybko odjechała. Wytrzymasz? W jej głosie czuć było zmęczenie. Za godzinę dojedziemy do ludzi, którzy nam pomogą. Nie martw się, szepnął. Wyjechali z leśnej drogi na asfalt. Dziennikarz nad ludzkim wysiłkiem odwrócił głowę w stronę dziewczyny. Zdołał dostrzec, jak duża, nieznośna łza przemierzyła jej policzek, aby spaść na kurtkę i zniknąć mu z pola widzenia. Jej usta były mocno zaciśnięte. Patrzył tak przez chwilę, próbując dotknąć jej ręką, gdy nagle poczuł, że jego powieki stają się ciężkie. Stracił przytomność.